przyjemnością wsiadam do samochodu Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, do samochodu egzaminacyjnego, ale z przyjemnością wsiadam teraz, kiedy mogę z dyrektorem jeździć ulicami Nowego Sącza i oglądać miejsca, którymi zazwyczaj jeżdżą kursanci. Ale kiedy przypomnę sobie moment, w którym siedziałam po drugiej stronie, no to rzeczywiście włos się jeży na głowie i trochę potu człowiekowi na czoło występuje. Niemniej po to właśnie tutaj jesteśmy, żeby pokazać Państwu, szczególnie młodym adeptom, ale może wszystkim nam się przyda, miejsca, którymi zazwyczaj jeżdżą Elki i przy okazji przypominamy zasady bezpiecznego poruszania się po mieście. Mam nadzieję, że nam się to udaje. No, chciałbym bardzo, żebyśmy w jakiś sposób pomogli ludziom, którzy za jakiś czas przyjdą do nas i będą chcieli zdać egzamin na prawo jazdy, właśnie przejeżdżając przez te takie miejsca, które są używane najczęściej przez naszych egzaminatorów. Po to tylko, żeby po prostu opatrzyli się z tym wszystkim, wiedzieli w jaki sposób ustawić się na danym skrzyżowaniu i w jaki sposób bezpiecznie tą trasę egzaminacyjną pokonać z wynikiem pozytywnym oczywiście. Pan Wiesław Kądziołka, zastępca dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Ruszamy w trasę i zapraszamy Państwa serdecznie ze sobą. A tutaj też widać, że chyba ktoś nie zawał w naszym ośrodku, bo nie bardzo wie jak się zachować. Gdzie wjechać, a gdzie niekoniecznie. Gdzie przejechać. Ona w części niewielkiej będzie się pokrywała z tą trasą drugą, ale tylko w niewielkiej części. No, przed nami właśnie, to, o czym mówimy. No niestety jest przed nami Elka. A nawet dwie, a trzecia skręcę, ale umówmy się, no jesteśmy w okolicy ośrodka. W samym ośrodku, no. Trudno to, tak jakby człowiek się dziwił, że przy szpitalu są karetki, albo przy postoju taksówek, taksówki. No, no niestety, to chyba właśnie o to chodzi, żeby tam były, prawda? Ale spokojnie, dojedziemy. A w takim korku egzaminator sprawdzi, czy osoba potrafi ruszyć bezpiecznie. Bez jakichś nadmiernych podskoków czy zgaśnięcia silnika. Wyczucie samochodu. Wyczucie samochodu właśnie. Ma tutaj możliwość już przy przejeździe po placu wyczuć to auto dobrze. Ja myślę, że ten plac jest jednak bardzo potrzebny, gdyż faktycznie eliminuje od razu kierowców, którzy nie bardzo są przygotowani do egzaminu i obecność których na drodze powodowałaby pewnie jakieś większe zagrożenie. Płynnie skręcamy w lewo, jeśli jest taka możliwość. Oczywiście, jeśli jest taka możliwość, robimy to tak, żeby nie najechać na podwójną linię ciągu, bo niestety skutkowałoby to od razu przerwaniem egzaminu. Przy okazji przypomnijmy, że to, o czym mówimy, takie przerwanie egzaminu, jak choćby najechanie na podwójną ciągłą, to też mandat dla kierowcy, który już prawo jazdy posiada. No tak, to jest mandat dla kierowcy oczywiście, który to prawo jazdy posiada. Tutaj no w kierunkowskaz. W kierunkowskazie, tak jak mówiłem, znak D1 z tablicą T6A. Tutaj, na tym zakręcie, takim mocnym, apeluję do wszystkich, żeby faktycznie trzymali się swojej prawej mocno. Samochody duże, jeżdżące przez to skrzyżowanie niestety nie jadą jednym torem, wąskim torem, takim jak porusza się samochód osobowy. Te samochody, te naczepy szczególnie zachodzą bardzo mocno i tym kierowcom też w jakiś sposób trzeba ułatwić ten przejazd, trzymając się właśnie możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, tak żeby ci ludzie no, mieli troszeczkę więcej miejsca, no bo to miejsce im jest no, bezwzględnie potrzebne do pokonania tego odcinka jezdni. Inna sprawa, że przecież ci kierowcy dużych samochodów, tirów, też kiedyś uczyli się, tak samo zdają egzaminy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, no i też muszą się tej drogi uczyć, prawda? Oczywiście, no Nowosądecki Ośrodek Ruchu Drogowego, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu egzaminuje również na kategorię, nie tylko na kategorię B, tak jak w tej chwili jeździmy właśnie samochodem osobowym, egzaminuje również na kategorię C, na kategorię D, na kategorię E do C również, na kategorię E do B tak samo, czyli wszystkie kategorie prawa jazdy można zdobyć.
naszym ośrodku. Przejechaliśmy pod wiaduktem, potem przejechaliśmy po przejeździe kolejowym, tak? I teraz skręcamy w lewo. Będziemy skręcać w lewo Sienkiewicza, w ulicy Sienkiewicza. To jest, tak jak mówiłem chyba w pierwszym spotkaniu, na egzaminie musimy przejechać różnymi drogami. W tej chwili wjechaliśmy w ulicę jednokierunkową, bez wyznaczonych pasów kierunkowych i zbliżamy się do skrzyżowania. Skręcanie w lewo z ulicy jednokierunkowej wykonujemy, zbliżając się do lewej krawędzi jezdni. O tym często zapominają kierowcy jadąc spod Urzędu Skarbowego. Dokładnie. Bardzo często. Dzisiaj miałem taki przypadek właśnie, gdzie samochód przede mną skręcał pięknie z prawego pasa, dziwiąc się, że na lewym pasie mu ktoś stoi. Nie, bo mamy zielone światło. I nie robimy tego tak, proszę popatrzeć, jak wozy przed nami, które ewidentnie wjeżdżają na podwójną ciągłą. Musimy się podciągnąć i przejechać tak, żeby na podwójną ciągłą nie najechać. To również skutkuje przerwaniem egzaminu. Mam prawo jazdy już od... Wozy przed nami, niestety, gdyby to była jazda egzaminacyjna, bo na tym by zdaje się skończyły. Dlatego tak często się mówi, że mimo tego już kierowcy, niektórzy jeżdżą kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat, to gdyby tak mieli z marszu podejść do egzaminu, to kto wie, czy zdaliby tak rzeczywiście śpiewająco. I tak to niestety wygląda, że ludzie, którzy przychodzą tutaj na egzamin do naszego ośrodka za te tak zwane punkty, choćby nawet, niestety nie zdają egzaminu praktycznego. Nawet jeśli tak naprawdę są dobrymi kierowcami. Nawet jeśli są naprawdę bardzo dobrymi kierowcami. Nie zdają niestety egzaminu. Wjeżdżamy w Kunegundy, mamy stop, ale nas interesują światła. Oczywiście, nas interesują światła i będziemy się ustawiać tak, jak te światła nam będą tutaj nakazywać. Proszę zobaczyć, że gdyby były światła wyłączone, wtedy nie zatrzymałbym się przed znakiem stop, a aż dopiero przed tamtą ostatnią linią. Natomiast w tej chwili, gdyby nie było tego samochodu, powinienem zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, dlatego że piesi mają w tej chwili zielone światło. W tej chwili mamy zielone światło i znowu jedziemy tak, żeby nie najechać na podwójną linię ciągu. Całe życie człowiek się czegoś uczy, naprawdę. Nawet jeśli powinien już to znać na pamięć. Jesteśmy na ulicy Kunegundy, wjeżdżamy pod wiadukt. I za wiaduktem pojedziemy w prawo w ulicę Radziecką. Co musimy wcześniej zasygnalizować, ponieważ tutaj byłoby już bardzo późno przed samym skręceniem. Skręcamy ulicę Radziecką, która znowu jest w pierwszej swojej części ulicą jednokierunkową. Natomiast na kawałku znowu przed skrzyżowaniem jest ulicą dwukierunkową i na przykład gdyby w tej chwili padła komenda proszę jechać w lewo, to należy to zrobić od osi, a nie od lewej krawędzi tej jezdni. Ta ulica jest wąska, więc należy jechać wolno i blisko prawej krawędzi jezdni z racji tego, że każde spotkanie się z większym samochodem no, może skutkować tutaj obtarciem boku. Nierzadko większe samochody jadą tutaj po chodniku, bo no niestety się nie mieszczą. Na domiar tutaj często parkują samochody, bo jest klub i już w ogóle zaczyna się jazda taka bardzo trudna. W tej chwili w prawo w ulicy Barbackiego. To ulica dość często uczęszczana. I tutaj jest do 50 km na godzinę ograniczenie prędkości, no, tak? Nie wszędzie, tam dalej jest 40, czyli przejazd tą ulicą właśnie już załatwiamy tą kwestię zmniejszenia prędkości, dozwolonej prędkości przez ten odcinek, ale wcześniej możemy skręcić w lewo i z reguły tak jeździmy również. Co można sprawdzić tutaj? A tutaj możemy